Cześć, dzień dobry, tu Kuba Steuermark. Witamy w naszej, dzisiaj mocno serowej kuchni. Ze mną Agnieszka Surkąt. Cześć Kuba. Cześć, dzień dobry. Miło Cię znowu widzieć. Aga, mi również, choć pomyślałem już o serze. Ja już znowu pobiegłem dalej. Pomysł na deskę serów. Co Ty na to? Bardzo. Szczególnie jak zapraszam jakiś gości, myślę, że to jest hit. No zawsze się uda. A taka wiesz, co jest ciekawe? Polacy deskę serów traktują jako przekąskę, jako coś do wina. A na przykład Francuzi albo Brytole, tak nazwa Anglicy, traktują to jako deser. Jedzą to już po jedzeniu. Co by nie było, serów mamy kilka. Ja je zacznę kroić, a ty opowiadaj, co wiemy o nich i jak fajne i zdrowe są. Pierwszy ser. Widzę, Kuba, że masz cały przekrój różnych serów. Tak jest. I to jest ser akurat dojrzewający, pleśniowy, ale ta pleśń właśnie tutaj dookoła, ta biała, to mówimy, że to jest ser porostem, tak? Porostem, aha. Bo porasta dookoła właśnie ser. Dobra. I tak jak inne sery dojrzewające, będzie charakteryzować się tym, że ma bardzo dużą zawartość wapnia. Okej. Okay. Fajny, kremowy. Dobra. Konsystencja na pewno. Ułóżmy sobie kilka kawałków jednego. Na pewno nie jest to twardy ser. Nie, też świetnie się go kroi. Ten drugi w trójkącie, ja zawsze lubię z niego wykroić takie grube plastry, on też jest bardziej kremowy, jest też bardziej miękki. Widzimy, że też troszkę inny w przekroju jest, nie? Jest, tak. Troszkę tak. Ma takie dziurki, tamten był bardziej gładki. Tak. Kolorystycznie tak. Podobnie. Świetnie. To mamy naszego miękkiego, porośniętego, a teraz drugi ser, który wezmę, też jest pleśniowy. Ja zawsze się myliłem tak, bo ten z pleśnią, ten ma pleśń na zewnątrz, a ten ma w środku. W środku. I widzimy, czyli? Że jeszcze inny kolor. Tak, zielony. Czyli też dojrzewający, tak, ale z pleśnią już mówimy, że to jest z przerostem pleśni, tak? Czyli ta pleśń jest w całej strukturze danego sera. Jak tamten jest fajny, miękki i kremowy, on się świetnie komponuje też, wiesz z czym? Dla mnie zawsze z kwaśnymi i słodkimi rzeczami, z owocami. To może Ci trochę, Kuba, pomogę. Co masz? Żurawina. Wylądujmy na nim, a ja ułożę naszego zwykłego pleśniaka. Doskonale na pewno się będzie komponować. Tak jest. No i źródło witaminy C, tak? Taki ser, tak jest. Taki ser też bardzo często w górach podsmażany. Często, gęsto jest właśnie z żurawiny. Ale powiem Tobie, Kuba, że chyba teraz na grilla to dużo osób też już wybiera ten ser i to jest też taki hit na grilla. Grillowany ser. Camembert. Camembert, tak. Albo, i właśnie tak, z tą żurawiną, nie? Dokładnie. Dobrze, jeśli chodzi o ser, który mamy tutaj, jego nie podaję tak naprawdę z niczym, bo on ma bardzo wyraźny smak, bardzo. Więc zostawiamy go w spokoju. Dobra, bierzemy się za kolejny ser, a właściwie zestaw. Czyli sery dojrzewające, ale żółte, twarde. Tak, żółte, mówimy, no że właśnie. Żółte. Tak, a barwę swoją mają, wiesz, Kuba, od czego? Barwę będą miały od tego, że jak żółty, to pewnie to nosiła pod pachą kura, która znosiła nie wiem. No może troszkę podobnie od beta-karotenu. Beta-karoten. A czy ten beta-karoten jest dodawany, czy on jest w środku? Nie jest w środku, bo ogólnie... No beta-karoten to warzywa, nie? Tak mi się kojarzy, czy nie? Ale to również jest prowitamina A. Ona wiąże się z tłuszczem, tak? A w mleku, z którego powstaje właśnie ser, jest tłuszcz. Tu mamy skondensowane, tak? Aha. Dlatego mamy kolor żółty. A czy to jest tak, im starszy, tym wiecie Państwo, co chcę powiedzieć, żółciejszy, żółtszy, bardziej żółty, czy nie? Nie, po prostu. Dobra. Zobaczcie, jak kroję też ta deska. Chciałbym, aby w tym twardym, dojrzewającym serze, żebyśmy go tak podziubali. Nie chcę go robić w żaden Myślę, sposób. Myślę, że to jest też, Kuba, fajnie, jak sobie potem będziemy z tej deski nabierać, nie? No dokładnie. No. Nie chcemy go zostawiać w żaden sposób uporządkowany, tylko chcemy mieć takie małe kawałeczki. I... Ja tak zaglądam tutaj Mam przez... coś bardzo wyrazistego no do tego widzę. Sera. Co będzie do tego? Ocet balsamiczny, podkreśli bardzo Tak smak. Jest, ocet balsamiczny, a tak naprawdę też redukcja z tego octu. Ona widzę, fajnie, jak jest na przykład malinowa lub ma jakiś jeszcze dodatkowy smak. I świetnie, świetnie się komponuje z takim serem. Dodatkowo mamy ser typu po prostu Gouda. Po prostu tak, Gouda. To jest ser dojrzewający. Przetnijmy sobie taki zwykły plaster. Nie pleśniowy, tylko po prostu dojrzewający. I zróbmy sobie z Widzimy, że on nie ma dużo dziur. Jakbyś nie ma. Tak no pokazał właśnie, może, już pokazuje. Że nie ma, nie? On jest też troszeczkę bardziej wyraźny w smaku niż ten. Tak chyba pokażę najlepiej. Jest troszkę na pewno bardziej wyrazisty niż ser typu szwajcarskiego, bo to akurat jest ser typu już holenderskiego, który właśnie nie ma dziur. No i ułóżmy to sobie po prostu, możemy tam Pięknie. Wbijać jakieś... może też trochę poleję, co? Dobrze, możemy tam wbijać po prostu koreczki, możemy wbijać zapałki. Jak najbardziej, albo obok na przykład postawię i każdy sobie będzie brał wykałaczkę i nabierał. Bomba. Ostatni ser, a tak naprawdę twaróg. Twaróg. No właśnie.
Twaróg, my dużo w naszych programie na pewno będzie się różnił. Różnił się od pozostałych serów zawartością tłuszczu i zawartością białka, tak? Będzie to doskonałe źródło. Czego więcej, czego mniej? Więcej białka, więcej białka. Mniej tłuszczu. Mniej tłuszczu. Mniej tłuszczu. Nawet jeśli jest on zwany serem twarogowym tłustym. Dobra. Mamy pełną różnorodność i przekrój. Jeśli ser, to. To może go na słodko z miodem. Niech będzie. Bardzo dobrze. No i tak. Nasze dojrzewające, ten, który jest z przerostami, tutaj twarde, tutaj twaróg z miodem i do tego pomyślałem sobie, że dwie rzeczy. Super. Mały na czymś jednak musimy to jeść. Tak jest. Pięknie. Na czymś chcemy to sobie poukładać, na czymś chcemy to sobie zjeść. Z jednej i z drugiej strony możemy ułożyć. Plus absolutny klasyk, czyli co do tego? No winogrono, nie tak ma jest. Co. Jakie mamy? Białe? Białe. Mhm. I ciemne. I różowe. Damy to. Dobra. Który ser się wskakujesz na główkę pierwszy? No ja Kuba to ten z żurawiną. Żura, proszę tak. bardzo. Ja spróbuję, wiesz co, spróbuję tą gołdę z naszym balsamico. Na zdrowie. Na zdrowie. Pęł. O, pycha. Pyszne. Mój też. Pozdrawiamy. Hit wszystkich imprez. Absolutnie.